znaczeń już konkretnie zawartości różnych związków, które znajdują się w miodzie, poczynając od wody, dalej ma przez cukry, odmianowe aktywność enzymu, poznawany hydroksymetylofurfura. Wszystko to, co jest w rozporządzeniu w tej chwili, no takie wyznaczone do zbadania. Możemy zbadać, jeżeli chodzi o miód. Mamy akredytację na te badania od niedawna, od maja i w tej chwili nasze badania są ważne w całej Unii, we wszystkich państwach unijnych. Także to jest jedna część naszej pracy, taka typowa praca usługowa i klient każdy pszczelarz może do nas przysłać próbkę miodu do zbadania cech jakościowych miodu. Koszt takiej analizy pełnej na zgodność z rozporządzeniem około 500 zł, to jeszcze w zależności od tego, czy potrzebne jest potwierdzenie odmianowości, bo to już jest nasze typowe badanie, bo my mamy swój udział przewodniego pyłku charakterystycznie, jest on z naszej nowej, właśnie z rozporządzenia, bo rozporządzenia tego nie ma i te badania również robi kolega i również na akredytację. Także te wszystkie badania to są badania usługowe. Oprócz tego inną częścią naszej pracy w laboratorium, bo to jest Instytut Rolniczy taki, kiedyś to się nazywało badawczo-rozwojowy, tak? Teraz nie wiem właściwie, chcieliśmy być państwowym, ale jeszcze nie jesteśmy. Tak jak Instytut Weterynarii czy też te instytuty są w Puławach. My pozostajemy na razie na tym samym stopniu jak poprzednio. Jako taki rolniczy instytut, a właściwie oddział, bo cały instytut to jest Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. My podlegamy pod ten instytut jako oddział. Oddział pszczelnictwa przeniósł się tutaj w 60 latach dostaliśmy ten pałacyk piękny i tutaj jest siedziba i to laboratorium. Część pracowni jest w lesie, też w Puławach i tam są takie pracownie typowo pszczelarskie, które zajmują się hodowlą, dzikimi pszczołowatymi, botanika pszczelarska. Tam są takie pszczołowaty. W ogóle tu nie widzę, mam te okulary. Taki kłopot, że wszelkiego rodzaju środki przeciwgrzybicze są aktywne w warunkach laboratoryjnych, natomiast w warunkach pasiecznych no, nie skutkują. Pomaga takie okresowe zakwaszanie środowiska grzybicy, bo grzybica wapienna to jest jeden jedyny grzyb, który się rozwija w środowisku zasadowym. W związku z tym nawet jeśli pszczelarze karmią to octem, przykładają cytrynę, to w tym momencie, tylko w momencie karmienia rzeczywiście te objawy ustępują, ale w momencie kiedy przestajecie robić te zakwaszenie, karmić tym octem, czy cytryną, czy czymś tam innym, to wtedy ta grzybica znowu się pojawia, prawda? W związku z tym generalnie takiego środka nie ma, a zatem trzeba prowadzić regularną wymianę plastrów, matek. I tu jeszcze niektórzy mówią, że przesiedlanie na plastry z węzą, tylko na węzę pomaga w zwalczaniu grzybicy. Nieprawda, słuchajcie, dlatego że... No co my jeszcze tu robimy może tam? Bo tak się zajmujemy tą grzybicą, bo teraz koleżanka nawet bada wychawy higieniczne, porównuje zachowanie się higieniczne pszczół w stosunku do grzybicy na szklini, prawda? Więc wielkie, zosie, marynki i tałpas. Bo najbardziej wrażliwe pszczoły na grzybice to w zależności też od terenu, to zwykle bywają kaukaskie, ale są też takie kaukaskie, których ta grzybica się w ogóle się
nie trzyma. Meble jeszcze nie są skończone, słuchajcie, tego, to na drodze to są wszystko muszę. My nie patrzymy na meble. To meble, to są meble. Matki, no to matki to są, słuchajcie, krainki, to są jednodniówki. I one czekają tutaj na unasienienie, ponieważ my nie mamy za mało rodzin, w związku z tym nie trzymamy do unasienienia ich w rodzinach, tylko po unasienieniu. Więc cały proces technologii polega na tym, że tam jest pasieka hodowlana, w której prowadzimy wykup, prawda? Po 5 dniach izolujemy te mateczniki i wkładamy do szafy, jak tam otworzycie drzwi, tam świstak siedzi i znaczkuje i wyciąga. Proszę bardzo, zamykajcie. I tam mamy taką, zawija z rebelka i tam właśnie mamy... Mamy tam taką specjalistyczną metodę, a tam pani a tu jest jadalny. I przepraszam, ja mam. Tam się unasienia na 2 aparaty, tam kolega, który z nami nie pracuje, ale nam pomaga. Unasieniamy, mamy tu na 2 aparaty. Tu się unasieniamy, tak? Jak chcecie popatrzeć, też tam możecie wejść, tylko żeby mu nie przeszkadzać za mocno, ale możecie wejść tam zobaczyć oczywiście. Dobra? Bo jej nie uwinie polarny, tam jest aparat. Nie, nie umiecie, no ale to chyba. W każdym razie, jeśli tutaj po inseminacji te matki przeprowadzane są do często na siedzących kartycznych szkołach. Teraz taka muzyna bajka, ja pokażę, jak to się dzieje, że teraz właśnie tam przeprowadzają. Oddają to na nas i zrobią to na nas oczywiście. Po 40 czerwca. Po to, żeby... Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Tak właśnie wygląda pokój inseminacyjny. Możemy z pracy i możemy nasieniać sporo matek. To są te, które zaskoczyły, tak? Nie pytać tego. To są trudne. Świetnie. Teraz znowu będę wybierał nasienie. Specjalne, standardowe. Każda matka jest nasienia na porcję 8 mm sześciennych. Dzięki temu mamy kontrolowany dobór trudni do odpowiednich matek. To jest wybrane. Państwo, tak, wybrane to jest najlepsze. Państwo wiecie, że rola trudna jest jedna, więc trochę mechanicznie pomagam w sprawie. Chodźcie Wam pokażę jeszcze. Ja potem każda matka dostaje taką wytrzymkę, słuchajcie, i będzie sobie ten efekt. Programu komputerowego jeszcze nie mamy. Ciężki jest tego trudny. No takiego rola, a co prawda powiedziałem, że ona mógłby polatać, ale no cóż. Ale co na chwileczkę tylko tak jest tam. Ale zaraz pani. To ile takich trudni pan zużywa do jednego? Musi być 8 mm sześciennych, to jest to różne. Jedno więcej nasienia to można wartowo zaznaczone na ilość metrów, zawsze jest ta sama dawka dla każdej matki. Najstarszy tutaj może więcej, nie? Niekoniecznie, to są cechy rasowe, zwykle tam nas nie najwięcej nasienia, wiek, dużo rzeczy. Nie, nie będą. Standardowa dawka 8 mm, ale to zwykle jest około 10 trudni, podejrzewam, tak? Około 10, no. Do jednej matki. Do jednej matki, ona zdecydowaną część potem wyrzuci na zewnątrz. Tak, co i wezmą nawet. Tak, wyciągnął takie. Tak, bo jak się zapuli, jak się docieszę. Tak, i mam na ruchu. No to jest w ruchu, w którym wyjdzie w dół. Rozpinam matkę specjalnymi haczykami, żeby dotrzeć do jej otworu podszewowego. I wstrzykuję je. Pobrałem wcześniej 8 minut. Dużo tego jest. Sporo, tak, bardzo dużo. To tak rzeczywiście wygląda aż przerażająco w stosunku do wielkości matki. Ale mówię, za 48 godzin ona sobie odrobinkę z tego jawienką 1/10 wciągnie do zbiornika nasiennego, a resztę wyrzuci na zewnątrz.
I taka to robota w koło Macieja. Zegar mistrzostwo. Na zabawę, tak. To zegar to. One już później żyją, nie żyją? Co? Nie, trudni wino w tym momencie. Tak, ja też nie żyję. To, co pan mówi. A tam to są matki, no to są... Jakie matki? Nie, no trudni to w momencie wynicowania aparatu kopulacyjnego ginie, ale tak, tak jest w naturze również. Ile tutaj już zapisz? I taki mały. No tak. O, a to są... Dobra, nie, to jest fajne. Ciekawa. Trudnie mam całkiem dobre, czasami się zdarza. Dobre, tak. Proszę? Nie będziemy najlepszy. Cztery. To dobrze. Ale to przytrafi na młodego, to nie ma. To nie, to jest słowo. To są trzeba umieć wybrać trudnie do inseminacji. To już jest dość trudna rzecz. Muszą mieć co najmniej dwa tygodnie. I można poznać po kolorze różków, po kolorze wydalin, ale to już jest doświadczenie. Po prostu tego trzeba się nauczyć już tej pracy. Jak się młodych trudni nazbiera, to po prostu nie ma sensu praca, bo te młode nie mają nasienia jeszcze. Mam specjalne haczyki, które mogę matkę rozebrzeć. Znowu, panowa to był płciowy i strzykuje porcję 8 mm. Wiem trochę więcej niż 8. On wiesz też, ale ty będzie czytał. Ty ja. Jeszcze. No i to też, nie? Władziu, do Włady Władkowi. Dziękuję uprzejmie. Zdrowia życzę. Ojej. To wygrzewanie już. Nie wiem, co to jest. Znakowanie. Tu jest znakowanie, a to jest wylęganie. To są cieplarki, mateczniki są w cieplarkach. Do zakrycia są w ulu przez przełożenie larwy, do 5 dni zakrywają matecznik. Po 5 dniach ich izolujemy w klateczki, przenosimy do cieplarki. A tam zakładamy następną hodowlę. Wykorzystywanie roślin jest wtedy. Nie,
Chodzi o dziewczynę na tym filmie. Co? Na tym filmie? No to coś się musi dziać. Ja mam biały obraz, a ty masz. Znaczy tak szybko. A co to jest? Schował się. A co tam jest? Gdzie to możemy wziąć? Połowę tam mimo jest wdepchać się. Ach, to szybko. Oj, no właśnie patrzę tak troszkę jak. Wiesz. Pięciokąty, potem były trójkąty, gwiazdeczki, a teraz ostatnia grupa to były kwadraty. Jutro będzie ostatnia grupa z kółeczkami. I tutaj, jak kolega mówił, nie wiem czy pan słyszał, będzie wstawiony plasterek z czerwiem mrożonym, zabitym. I będzie filmowane 24 godziny na dobę, pewnie przez około 3-4 do 4 dług. I obserwacja, które pszczoły, jakiej linii i w jakim wieku czyszczą. Zajmują się. Tak, zajmują się behawior higieniczny, prawda? No i zobaczymy. Doświadczenie. Właśnie siedzę i obserwuję, które biegają najliczniej, które wychodzą. W tej chwili widzę, że te najstarsze, czyli w ogóle najstarsze, to są te zupełnie nieznakowane. I kolejna grupa to są te z pięciokątami. Te najbardziej chodzą, wychodzą na zewnątrz. Tutaj wylotek mam taki dłuższy, oszklony również. Pojedyncze pszczółki, te obecnie już 8-9 dni mają. Chodzą z tym, z gwiazdeczkami, wychodzą na zewnątrz pszczoły z kwadracikami, czyli te obecnie czterodniowe jeszcze siedzą w środku i nie chcą latać. Wracają. Po prostu w ogóle nie wychodzą. Są jeszcze za młode, są to pszczoły ulowe, zajmujące się tym, co trzeba zrobić w środku. Gdzie widać? Czyli byśmy sobie tak można... Proszę, proszę, oczywiście. Jak to? W jedną ręką pan nie czuje się, musi pan. Tak? Potem mnie na pewno... Ciekawe. Obserwacje. Ale to nie można sobie oczy poplątać między tym i tak dużo... To znaczy, już ja tak tutaj, teraz nawet jak siedziałam, to już to miałam zakryte, żeby one miały tak naturalnie, jak mają w ulu, żeby miały ciemno. Teraz jak państwo weszliście, odkryłam. Ja tutaj po prostu obserwowałam to, co się dzieje na wylotku. To nie patrzymy. Tak, to ja tutaj nie. O tak sobie tylko zajrzę, zobaczę, co się u nich dzieje i sobie je zamykam z powrotem. Ciemno mają, a ja obserwuję bardziej tu wylotek, co się dzieje. Które wchodzą najbardziej. Tak. Ciekawa praca. No właśnie, trochę nudno, bo tak siedzę i oglądam. To nagram. Nagraj na budkę. Ale ci to... No.
Na zimę. Raczej na zimę, bo latem to do północy siedzieć to raczej jest sobota nie tam dalej, Tam jest kwiat. Albo coś usło, albo... Usło. Tu musicie mieć dużo akacji, dużo wszystkiego, żeby to wyżywić, no nie? Tego, no nie użyję, a taki mnie woli to co, zgnietą go, wydoją. W którejś rodzinie może są matki w klateczkach, to wam pokażę. Po inseminacji. A nawet są trudne takie, bo o dwóch nogach dużo tych. Najwięcej takich. Tutaj są matki po inseminacji. Osa. Gdzież osa? No minimum jedną dobę, bo muszą mieć wysoką temperaturę, żeby plemniki przeszły do zbiorniczka nasiennego. Ej, idzie do mnie. Wiesz co? Już trochę osłabła ta rodzina, bo a, to ładne tego macie. Pszczoły się bierze do klateczek. Matko, nie ma tego. To jedna klateczka. Jedną taką byśmy wzięli. One tak zabudowują, ale to nie szkodzi. To nie są takie, tu są takie przestrzenie, że wentylacja jest nawet o tutaj z boku, także to im wystarczy. Zresztą pszczoły same by się przegrzały, jakby te się matki przegrzały, to pszczoły by się też przegrzały. Ale tu się nie zapyli. Słucham? Już są zapłodnione, zapylone. Tu są zapłodnione, sztucznie. Sztucznie. I dwie doby są właśnie tutaj w rodzinie, żeby lepiej przeszły plemniki do zbiorniczka nasiennego. Myśmy takie jedno mogli wziąć. Także czerw tutaj jest i pszczoły trzymają temperaturę właściwą, bo gdyby nie było zapłodnione. Gdyby nie było czerwiu, tylko sam miód, pszczoły nawet mogły przegrzeć te matki. Co? Nie wiem. Co? No bo ja matkę potrzebuję i nie. Jeszcze tutaj gdzieś. A gdzie jest jak matka? Nie ma w domu? Nie trzeba przykrywać tej ostatniej deski. Nie, tamtej. Tam jest statnie. Niekoniecznie, my tu zaglądamy dosłownie co 10 minut. Jeszcze zobaczymy, tutaj gdzieś podobne miałem. Tak? Tak. A tutaj matkę już poddałem w izolatorze. Się posiadkowanym. W izolatorze tym osiadkowanym jest jakaś szczelinka do wpuszczania matki? Nie, to no jest... Właśnie, trzeba ją przerobić. To jest właśnie taki toporny tak, trochę to izolator. To jest pierwsza wersja jaka wyszła. Tak, to nawet. A teraz już są właśnie z. Nawet otworkami. Naszej. No. To jest naszej roboty taki. Aha. Taki toporny. Ciekawe, czy ona tutaj gdzieś siedzi. Będzie. Na pewno będzie, bo ja dzisiaj rano ją. Tu jest sztucznie unasieniona, ale jeszcze Jaczek nie. Biały, tak? Tak. Nie, nie. Ale jeszcze to nie czerwiąca. Z drugiej strony będzie. Tutaj osiadło to. Dużo ciężko. Ciężko. I tutaj jak długo przebywa potem? Wie pan, to różnie. Zależy. Czasem jest tak, że aż ale, zacznie czerwieć. A jak na 10 patrzy i matki nie zobaczymy, to jak my to patrzymy? Zamiast strzelarzy. Czasem jest tak, że jest mało tych pszczół w środku. Jest zapas, jest pyłek i ta matka zacznie czerwić i wtedy się ją wypuszcza. Czasem jest tak, że jest dużo tego czerwi, on się wygryzie, jest głód w środku, tak, to my ją wypuszczamy wcześniej, nawet jak nie zacznie czerwić jeszcze. Aha, czyli kratka nie jest. To non-stop wyglądacie, tak? No. To co akurat my w Małopolsce mamy, to kratka jest dużo gęściejsza, bo nawet są takie przypadki, że potrafią matkę złapać za nogi, powyrywać jej albo za skrzydła. Tak, zdarza się, tylko że tutaj jest rodzina osierocona, już matki nie było.
Może nie powinny. Od maja nie było tak. Siatka, no takie mieliśmy. To też macie jak to składałem, dzieci. Wkładałem matkę i... Wesołe życie macie z tym rodzinem. Czy może mi pan powiedzieć, ile rodzin powinno przypadać na 1 km kwadratowy? 1 km kwadratowy. No, bo mówimy o przeciwszczeleniu. Trzeba wiedzieć, jakie pożytki są. No, średnio u nas. To jak jedna, wie pan, jedna kasja, to kurczę, to no, nie, dwa nie, ule no, już zabrudzę. Nie, nie ma rzepa, po to, ta średnia, bo się... Się, na rzepaku, że... Nie ma rzepaku. Trudno mi powiedzieć. Jeden kamer kwadratowy to ile to jest hektarów? No jedyny 100 hektarów. No to tak trzeba gdzieś przyjąć średnio, jak uprawy wymagają zapylania. 500 no, rodzin na hektar. No i tylko po co mają daleko chodzić? Przepraszam. Przekwijcie tam na nim. Bardzo możemy ja. Niech pan powie, bo tutaj jesteśmy mocni, żeby się zaraz. Halo! Tak, żeby tylko delikatnie Ale wie pan, jeśli chce rzucić. Mamy czysta beczka. Bardzo, no, szalno. Tu jest co my tu nie siadają? Nie, ale tam też jest. No musiałbym rozłożyć, tak. Dajcie, a to nikt nie daje. Panie kierowco, puszczaj pan tą barabaję, jedziemy. No proszę. Barabaję. Thank you.
Ile kosztuje taki? Ze 600 na pewno. Ile? 600 złotych na pewno. Tak nie więcej. A tu kosztuje 1100. Ten. Ten też jest piękny. Mm. To jest rzeźba droga. Ale taki. Co to? A potem nie wyjdą. Jaki? Właśnie co to jest potrzebne? Na odgórę. No sobie to chyba. Pełne? Pełne, no. Syn na sypie to wydają pełne. Ten to jest stający. A my to... Ten kalendarz to kup. Ale się kończy? Nie, nie. Ta bytka jest świetna. Bo puszczę i rozbiję. No woli mi to samo. No. No nie panuję nad palcami czasu. No. Jak puszczę, to nie wie. 2000 będzie pan płacił. A gdzieś tam jest? Takie ładne to jest. A jeszcze 7 takie ładne. Tam będzie trzymał wodę. Taką małą rzecz, jakby ja miód to chochlą mnie ma, nie zamiast się wyszło. Chochlą, chochlą. Uważajcie, trzymajcie, że zęby też będzie czyste. Spadaj, nic nie mówię. Nic nie mówię. A jeszcze to jest nie ma kto A ten kogut jest też Bajera. Sitko tu jest, popatrz jakie. No, okulary. Thank you.
udało się do tego zainteresować. Czyli półtora kilogramów i kilogramów jest położyć. Ciekawostką jest również to, że tylko miody pitne i belgijskie piwo Lambert jest zarejestrowane jako produkt tradycyjny. Czyli tylko dwa produkty alkoholowe są w tej chwili w Unii Europejskiej chronione w Unii Europejskiej. To jest taka ciekawostka. Jeżeli chodzi o miody pitne, produkowane są w Akwisie już od ponad 70 lat, od 1932 roku. Już przed wojną, przed drugą wojną, zdobywały nagrody w San Antonio, i w Stanach, i w Chinach, i w Japonii. Czego się z nim nie dzieje, także... Panie z laboratorium degustują oczywiście miody, panie technolog też degustują, także jest wiele osób, które degustują miody. No, jest pani w stanie... Poza fizyko chemiczną analizą... To jest na spektrometra, badacie tym... Bardzo spektrometra na miodzie naturalnym, tutaj do alkoholu, gęstościomierz oscylacyjny. Czyli dostrzeżony smak. Ile próbek pani da radę zrobić po kolei? 4, 5, 3 na 4 na 5? Próbek miodu pitnego? 8. Żeby rozpoznać powiedzmy po kolei. Rozpoznać miedzi popróbowanie po dodatkowce, tak? Tak jest, gdyby to były próbki niezależne. Ktoś przynosi, proszę mi tu ocenić i tak dalej. Ocenić, czy to jest trójniak, czy dwójniak, czy... Trójniak, dwójniak i ewentualnie z jakiego miodu jeszcze pochodzi, czy to jest nie, no tak, to ja nie jestem w stanie. A, to właśnie, takie rzeczy miodu. Żeby w stanie ocenić, ja jaka baza miodu by była, no kipera, ja nie ma tutaj... To znaczy, kiper raczej się odnosi do winka, tak? Natomiast jeżeli chodzi... Które wyłuszcza, bo nawet te hipoterminowe leczenia w postaci nawet myślników stałych, to jest popularny pasów, prawda? To też nic polega na tym, że one po prostu muszą wyjść na pszczołę dorosłą, żeby tam, że tak powiem, dotknęły, zostały dotknięte, zostały porażone przez substancję aktywną zawartą w tych pasów. Jak powiedziałem, to w praktyce niemal leków, które mogłyby być skuteczne, na przykład na czerwiu, no chyba nie są takie leki. Są nawet leki, które może inaczej, są nawet substancje aktywne, które działają oocytnie na jaja barwowe. Więc praktycznie w pierwszym okresie rozwoju pasożyta już powodują zaburzenia w jego, tak powiem, dalszym rozwoju. Proszę Państwa, jak Państwo wiecie, zapewne zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zaostrzeniu chorób zakaźnych zwierząt. Waroza jest jedną z trzech chorób podlegających na poziomu porażenia roślin. Na temat tego, gdzie, jakie porażenie występuje, i moglibyśmy regionami chociażby, czy gminami, szczególnie prowadzić jakieś akcje. No tak to ustawodawca postanowił. I tak to w gruncie rzeczy w naszym kraju wygląda. Jak Państwo wiecie, jedyną chorobą zwalczaną z mocy ustawy, a więc z urzędu przez państwo, jest zwilec właściwie, czyli zwilec amerykański, prawda? No, te pozostałe traktowane są mocno po macoszemu. A choroba dosyć mocno się rozprzestrzenia. Jak Państwo, tu jest taka mapka pokazana od momentu, że tak powiem, wykrycia w 1912 roku. Proszę zauważyć, jak szybko został ogarnięty cały świat praktycznie przez tego pasożyta Varroa destructor. W tej chwili tutaj to kończą się te dane na 98 roku, ale w tej chwili, w 2006 roku, praktycznie wszędzie tam, gdzie utrzymywana jest Apis mellifera, wszędzie tam występuje Varroa destructor. No za wyjątkiem dokładnie tej części Azji Południowo-Wschodniej, a właściwie to jest ta część, z którego, że tak powiem, pasożyt pochodzi, prawda? Bo tam doszło do adaptacji pasożyta do Apis mellifera i Apis cerana, bo jak Państwo doskonale wiecie, to te genotypy, które są już w Europie, są kosmopolityczne, które występują na całym świecie, to są pasożyty, które my nazywamy Varroa destructor. W gruncie rzeczy takich
badaniach makroskopowych to się to absolutnie niczym nie różni. To są wyłącznie różnice w DNA, tam w budowie powiedzmy niektórych organeli wewnętrznych, ale to są naprawdę takie dla praktyków to różnice bez znaczenia. Także w tej chwili tym różowym kolorem są zaznaczone miejsca, gdzie na świecie barwa destruktor występuje. Tu jeszcze mamy białą plamę w Australii, ale już w tej chwili Australia, Nowa Zelandia również opadnięta jest tym pasożytem. Bardzo długo, jak Państwo wiecie, Stany też broniły się przed inwazją, no ale w tej chwili chyba mają największe problemy z barwa destruktor niż Europejczycy.